Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zarobić 200 tysięcy w mniej niż 2 minuty, ale zanim przejdziemy do głównego tematu tego filmu, chciałem Wam wygłosić krótkie ogłoszenie parafialne i mianowicie chodzi o to, że od następnego tygodnia będę wrzucać filmy 3 razy w tygodniu, będzie to poniedziałek, będzie to czwartek i piątek. No i zanim jeszcze przejdziemy do tematu filmu, chciałem Wam uzupełnić wczorajszy odcinek z premiami i zniżkami, dokładnie mówiąc chodzi o premie, bo pominąłem 4 premie, o których po prostu nie wiedziałem. I tak, 2 razy kasę IRP mamy na wydarzenia trybu swobodnego, mamy 2 razy kasę IRP na skoki spadochronowe Junk Energy, mamy 2 razy kasę IRP na szkołę latania, no i mamy 2 razy kasę IRP na próbę czasową. I teraz próba czasowa płaci nie 100 tysięcy jak było kiedyś, tylko płaci 200 tysięcy, by za nią premia 2 razy kasę IRP. Przejdźmy sobie teraz do tego, jak zarobić te 200 tysięcy dolarów w mniej niż 2 minuty i będziemy zarabiać na próbie czasowej, która aktualnie jest premiowana 2 razy kasy IRP. Dokładnie mówiąc, na próbie czasowej o nazwie Furt Zamku, to czy ona jest łatwa, trudna, średnia? Powiedziałbym tak, jest ona średnia. Średnia jest dlatego, że na tej próbie czasowej są skróty, ale te skróty nie pozwalają nam zaoszczędzić choć bardzo dużo czasu. Ja tą próbę czasową zrobiłem za pierwszym razem z kilkusekundowym zapasem czasu. Wiadomo, jest lepiej niż na próbie czasowej tydzień temu, ale też mogło być lepiej, bo na niektórych próbach czasowych oszczędza się nawet po 20 sekund. I jeśli chodzi o motor, jaki używam, ja używam w pełni stringowanego haku czy drag. Czy polecam ten motor o tej próbie czasowej? Powiedziałbym tak. Niekoniecznie, bo ten motor jest słaby na kręte trasy, a to jest dosyć sporo zakrętów. Nie wiem, czy nie lepszym wyborem okazałby się Shotaro, z tego względu, że na zakrętach musiałem mocno zwalniać, przez to traciłem na prędkości, no i wiadomo, przez to mógł mój wynik być trochę gorszy. Dlatego Shotaro mi się wydaje, że może być lepszym wyborem. No i to by było wszystko, co miałem Wam do pokazania w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, pa pa.